Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to rodowód. Mam nadzieję, że nikogo nie zgorszę tym, co teraz powiem, ale wiele razy w liturgii drażniło mnie czytanie rodowodu Jezusa, czy też nie lubiłem sam go czytać w jakiejś prywatnej lekturze czy medytacji, bo wydawało mi się tylko takim wspomnieniem historycznym, nie mającym większego znaczenia dla misji Chrystusa na ziemi. Ale im więcej włosów mi wypadało, im więcej siwych pojawiało się na brodzie, to doceniałem to, jak ważnym jest osadzenie, mówiąc brzydko, Jezusa w konkretnym drzewie genealogicznym. Patrząc też, jak bardzo istotne z biegiem czasu staje się dla mnie doświadczenie mojego rodowodu. Poznanie historii mojej rodziny, choćby i, nie wiem, poszukiwanie, pamiętam, jak zacząłem poszukiwać rodziny w Stanach Zjednoczonych, gdzie mój pradziadek został w Ameryce, prababcia wróciła, dziadek wychowywał kilkoro dzieci, babcia tam w Ameryce, babcia tutaj w Polsce, nie mieli ze sobą kontaktu przez komunę, która była i tak dalej, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś dywagacja na temat mojego drzewa genealogicznego, ale to pragnienie poszukiwania odpowiedzi, poznawania rodowodu swojego jest tak zaczęło być z biegiem lat szalenie istotne dla mnie i poznanie korzeni czy no, osadzenie w konkretnych korzeniach było dla mnie, czy jest dla mnie bardzo ważne. I jestem przekonany, że tak samo było ważne dla Jezusa i tak samo jest ważne dla nas, że Jezus jako Bóg, który przyszedł na ziemię motywując się siebie tylko miłością do człowieka, tak ukochał człowieka, że postanowił przyjść na ziemię, począł się pod sercem Maryi i urodził się w konkretnej rodzinie, w konkretnym drzewie genealogicznym, z konkretną historią. I to dzisiaj dla nas, którym często próbuje się powiedzieć, że ta tożsamość nie ma znaczenia, że tożsamość mogę sobie dowolnie zmieniać, że tożsamość jest względna, że dzisiaj jest tak, jutro jest siak, że nie ma nic stałego, że nawet to, czy jestem mężczyzną, czy kobietą, może się zmienić w ciągu mojego życia. Ewangelia nam dzisiaj jakby chce powiedzieć, że to jest jakieś wielkie kłamstwo, które jest zadane przez dzisiejszy świat. Że to, kim jestem, abstrahując już od tego, czy miałem szczęśliwe dzieciństwo, czy nie, czy moja rodzina jest taka, czy inna, czy jest piękna, czy mniej piękna, czy ma takie słabości, czy inne, ale ja jestem osadzony w konkretnym rodowodzie. Jestem konkretnym człowiekiem z konkretną tożsamością, mężczyzną, kobietą i tak dalej, i tak dalej. Mam konkretne imię. I nie może być tak, że teraz wszystko zostanie zanegowane, bo ja od jutra będę na przykład kobietą, tak? Bo znudzi się mi być księdzem Michałem Olszewskim i będę kobietą. Nie, bo rodowód mam taki, nie inny i ten rodowód mówi o mojej tożsamości i o tym, kim jestem i moje wybory życiowe także konsekwentnie idąc tymi wyborami określiły moją tożsamość, gdzie jestem mężczyzną, księdzem, nadane mi zostało imię na Chrzcie Świętym, no i to są rzeczy, które są niezmienne, są stałe, są pewne prawdy stałe, które są niezmienne. Tak jak rodowód, tak jak tożsamość nasza i nie może tutaj kultura czy moda nam tego po prostu zabrać. Może niezbyt łatwy temat na dzisiaj, no ale w kontekście tego słowa rodowód, tak mi ta modlitwa w tym kierunku mnie poprowadziła. Życzę Wam pięknej modlitwy słowem. Kochani, niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I jeszcze chciałem powiedzieć, kochani, że
książek nie braknie. Książek, najnowszej książki Miłosierny. Wiem, że skończyły się też w ciągu 2 godzin te podpisane, ale słuchajcie, ile zamówicie, to do świąt wszystkie podpiszę, obiecuję. Więc jeśli ktoś chciałby jeszcze z błogosławieństwem książkę, to wejdźcie na sklep.profeto.pl, zamówcie książkę, na pewno dostaniecie podpisaną z błogosławieństwem. A za tę życzliwość bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was na kolejny dzisiaj odcinek adwentowych rekolekcji. Z Bogiem, do jutra.